Przywitanie i za chwilę rozpoczynamy grę. Grę na stadionie Lecha, tym razem jeszcze nie o ligowe punkty, a w meczu kontrolnym. Alan Czerwiński, on rozpoczął akcję poznańskiego zespołu. Piłka jednak wprost w ręce Henryka Rawasa. Bartłomiej Pawłowski, wychodzimy z dobrą akcją. Patryk Lipski ma sporo miejsca do Terpiłowskiego. Tutaj narożnik pola karnego Lecha. Terpiłowski niepotrzebnie chyba dał się troszeczkę wypchnąć teraz z pola karnego, ale nadal jesteśmy w posiadaniu piłki. Jeszcze raz, Terpiłowski, będzie dośrodkowanie. Terpiłowski wybija jednak Lechita szczupakiem tę piłkę jak najdalej od własnego pola karnego. No, trzeba takie sytuacje lepiej troszkę wykorzystywać, bo grając z takim rywalem za wiele nigdy ich nie ma. Jeszcze raz, Ernest Terpiłowski, dobra akcja Widzewiaków, Karol Danielak. Karol Danielak, 1-0, Widzew Łódź prowadzi w Poznaniu z Lechem Poznań. Nie ma pozycji spalonej. W tym momencie sędzia pokazuje, że od środka rozpoczną poznaniacy. No powoli, nie forsują specjalnie wielkiego tempa Lechici, ale teraz bardzo dobre podanie, niebezpiecznie. Brawo, Henryk Rawas. Odskoczyła jednak ta piłka zawodnikowi poznańskiemu. Karol Danielak wpada w pole karne. Brawo, Karol Danielak przepchnął się tam jeszcze i wywalczył rzut rożny dla Widzewa. Wszyscy Widzewiacy z wyjątkiem Dominika Kuna w polu karnym, no ale niestety, no ta piłka poleciała sobie bezpańsko, tylko że poleciała wprost pod nogi Lechitów i z własnego rzutu rożnego, co niestety nam się przydarza, nadziewamy się na kontrę i teraz bardzo niebezpiecznie, ale niecelnie strzela João Amaral. Idealne, dokładne, nie ma też za wiele czasu, by tutaj piłkę sobie na dwa, na trzy razy przekładać. Poznaniacy cały czas przed naszym polem karnym. Czerwiński do kolegi z drużyny i Henryk Rawas pewnie łapie piłkę. To operujące słońce, no, robi jednak swoje i trenerzy i zawodnicy biorą to pod uwagę. Będą musieli uważać. Teraz Rawas. Spokojnie w tej chwili słowacki bramkarz przytulił jeszcze tę piłkę do ziemi. W środku. Tutaj nam będzie funkcjonowało. Jak na razie źle to nie wyglądało. Teraz niebezpiecznie, ależ tutaj Henryk Rawas. Wydaje mi się, że to on bronił jeszcze. Jeszcze raz poznaniacy. No teraz zakotłowało się w naszym polu karnym. Do środka, do Patryka Lipskiego. No musi szybciej troszeczkę Patryk Lipski reagować, bo już tutaj go Dani Ramirez próbował z piłki oskubać, mówiąc brzydko. Karol Danielak. Dobre przyjęcie. Karol patrzy, do kogo tutaj zagrać. Ma Ernesta Terpiłowskiego, ponownie ten do Danielaka. Danielak wpada w pole karne. Dobre podanie do Dominika Kuna. Ma miejsce Dominik Kun, by uderzyć. Brawo! Dobre uderzenie Widzewiaka, ale też na posterunku Artur Rutko, który pewnie łapie tę piłkę. No ale trzeba. Bardzo aktywny Karol Danielak od początku tego meczu. Dobre podanie do Bartłomieja Pawłowskiego. Pawłowski uderza! No, dobry metr koło słupka. Próba znów może środkiem boiska, jakiegoś takiego prostopadłego podania. Joel Pereira. Pereira. No ale tym razem bardzo niecelnie wprost pod nogi Fabio Nuniesza, ale Fabio teraz nie najlepiej przyjął tę piłkę. W efekcie ją stracił. No musi Fabio w tej chwili naprawić swój błąd jak najszybciej. Dośrodkowanie w nasze pole karne. Lipski spokojnie do Bartłomieja Pawłowskiego. Pawłowski traci jednak piłkę w takim krytycznym momencie. Henryk Rawas, kapitalna interwencja widzewskiego bramkarza. No, ale będzie kolejny rzut rożny dla Lecha Poznań. No ta końcówka pierwszej połowy z taką coraz większą przewagą aktualnego mistrza Polski. No ale to też nas dziwić nie może, wynik dla nich nie jest korzystny, to jest co prawda tylko mecz kontrolny, ale nikt przegrywać nie lubi. No teraz było bardzo groźnie, dobre dośrodkowanie z rzutu rożnego, no nie było tutaj faulu zdaniem sędziego, ale brawo, Ernest walczy o tę piłkę. Terpiłowski do Dominika Kuna, ten krótko do Karola Danielaka. Lipski i Żyro. Mateusz Żyro ma trochę wolnego miejsca. Żyro króciutko tutaj z Fabio Nunieszem i z dużym trudem teraz Artur Rutko. No zobaczymy, no tutaj nie mamy sygnalizacji sędziego technicznego, a tymczasem Ernest Terpiłowski, czyżby ta końcówka miała być dla nas szczęśliwa? Ernest Terpiłowski, ta piłka jeszcze odbita przez jednego z zawodników Lecha, który tutaj powracał za Ernestem, cały czas go gonił, próbował blokować, asekurował Dominik Kun tym razem. Dominik już ustawił futbolówkę. Dominik Kun.
króciutko rozegrana piłka z Fabio Nunieszem. Jeszcze Bartek Pawłowski. Dobre rozegranie. Mateusz Żyrok. Szkoda, że nie mocniej, bardziej precyzyjnie. I jest 50-tką Adriel Balua. Oj, jakżeż teraz się pomylili piłkarze Widzewa. No niestety, tracimy bramkę zupełnie na własne życzenie. Lechić ponownie lewą stroną boiska. No oni teraz tutaj szukają swojej kolejnej szansy. No zobaczyli, że jeśli dadzą sobie okazję, że jeśli próbują tutaj zagrać w nasze pole karne, no to coś z tego można wyniknąć. Ponownie Balua. Balua na prawą stronę, dośrodkowanie, znów groźnie, brawo tym razem Wasyl Litwinienko. Kreuzrigler, Żyro, krótko rozgrywamy piłkę, no nie wybijamy gdzieś tam na oślep, próbujemy grać, Zieliński, dobrze, uwalniano, prawie dobrze, jednak nie uwolniliśmy się spod tego pressingu i teraz niebezpiecznie pod naszą bramką, brawo. W ostatniej chwili fajnie się tam pozbierał Serafin Szota i zablokował drogę do bramki, bo mogło być bardzo, bardzo groźnie. A teraz mamy kontrę Widzewa. Strzał z dalszej odległości, ale jednak tym razem po tym uderzeniu Karola Danielaka piłka dość daleko od bramki bronionej przez Filipa Bednarka. Przypomnę, również zmiana nastąpiła w bramce Lecha. Filip Bednarek w miejsce Artura Rutko. I znów Widzewiacy. Teraz my próbujemy tutaj mocno zaatakować już w okolicach pola karnego Lecha. Zobaczymy, jakie to przyniesie efekty. Jest Zieliński. Zieliński, dobrze. Jest Bartek Pawłowski, ależ sytuacja. Radek Gołębiowski, Bartłomiej Pawłowski, będzie bramka, nie! Bartłomiej Pawłowski, ależ to była znakomita okazja. Oba zespoły chcą grać w piłkę. No i poniekąd to się sprawdza, że rzeczywiście na poziomie ekstraklasy tym naszym zawodnikom, którzy naprawdę technicznie są nieźli, którzy mają umiejętności piłkarskie, może paradoksalnie grać się nieco lepiej, nieco łatwiej, aniżeli na poziomie pierwszej ligi. Bramka 2-1. No ile my straciliśmy dość dziwnego gola, teraz to samo mogą powiedzieć Lechici. Mateusz Żyro ostatni dotknął tej piłki, sędzia pokazuje na środek boiska, no i mamy 2-1. Gdzieś ta piłka jeszcze zatańczyła, odbiła się od słupka po rękach Filipa Bednarka, no i w efekcie mamy bramkę dla Widzewa. Tak? Wasili Litwinienko, piłka jednak wysoko po uderzeniu Douglasa, mierzył, ale jednak no dobry metr obok poprzeczki bramki Widzewa i wynik nie ulega zmianie. W efekcie tracimy piłkę. Balua znów niebezpiecznie blisko naszego pola karnego. Balua obok bramki Widzewa. Dobre podanie. Znalazł tam Bartka Pawłowskiego, ale dobre wyjście z bramki Filipa Bednarka. Ale znów Widzewiacy. Brawo! Christopher Hansen broni Filip Bednarek. Sam na sam znalazł się Norweg przed poznańskim bramkarzem. No ale naprawdę dobre było to podanie chyba Radka Gołębiowskiego do Hansena. Świetnie go tam odnalazł. No teraz faulujemy, rzut wolny dla Lecha. Nie, gramy dalej, pokazuje sędzia, gramy dalej. Mamy kapitalną sytuację, wychodzą Widzewiacy z kontrą, dwójką zawodników. Jest Dominik Kun, jest Bartłomiej Pawłowski. Powinien zagrać Bartek do Dominika Kuna troszeczkę wcześniej. Bartek szybciej z tą piłką. Ojej, no i zmarnowaliśmy niestety tę okazję. Ogromna szkoda, naprawdę. A tymczasem Widzewiacy. My się skupmy na sobie. Radek Gołębiowski szukał pozycji strzeleckiej. Teraz podanie jeszcze jest Hansen. Ależ sytuację miał Norweg teraz. Christopher Norman Hansen. Pacławski do środka. Tutaj z numerem 36 Mikołaj Tudruj. Już podanie do Douglasa. Douglas znowu dośrodkowuje, lewa noga. Kto najwyżej? No, Litwinienko, ale był faulowany. Więc od rzutu wolnego rozpoczną piłkarze Widzewa. Jest okazja na wyprowadzenie dobrej akcji. Patryk Stępiński, Radek Gołębiowski. Nie straćmy tylko tej piłki. Radek Gołębiowski, dobre podanie do Fabio Nuniesza. Fabio Nuniesz, na co się zdecyduje Portugalczyk? Do Dominika Kuna. Dominik Kun na drugą stronę. Tam jest Zieliński. No ale to dośrodkowanie wprost w ręce Filipa Bednarka. Julian Szechu. To podanie zablokowane, ale jest asekuracja w łódzkim zespole. Dobre uderzenie i broni w efekcie Filip Bednarek, a strzelającym był Paweł Zieliński. A będzie out dla
drużyny widzewskiej. No pędzi jeszcze sędzia tutaj. Serafin Szota już wstał. Rozpocznie Fabio Nunes od wyrzutu piłki z autu. Teraz bardzo ciasno w tym regionie boiska, no ale Chici będą chcieli za wszelką cenę nam tutaj przeszkodzić w wyprowadzeniu piłki. Brawo! I daleko tym wybiciem Mateusz Żyro